8 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych, kiedy lecący na bardzo małej wysokości myśliwiec Su-27 utracił sterowność, uderzył w tłum widzów i eksplodował. Wśród ofiar najprawdopodobniej nie ma Polaków, poinformował wicekonsul Janusz Jabłoński. Na miejscu katastrofy już znaleziono czarną skrzynkę. Była to najtragiczniejsza katastrofa w historii pokazów lotniczych. Poniedziałek będzie na Ukrainie dniem żałoby narodowej. W lwowskich szpitalach i klinikach jest 115 poszkodowanych. Większość z nich, jak mówią lekarze, w stanie ciężkim, z licznymi złamaniami, wstrząśnieniami mózgu, oparzeniami. Rząd Ukrainy przeznaczył na pomoc dla nich i rodzin zabitych 2 miliony dolarów. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Odnaleziono czarną skrzynkę samolotu Su-27. Zapisane na niej ostatnie minuty lotu mają być rozszyfrowane do poniedziałku. Dwaj piloci, którzy katapultowali się tuż przed uderzeniem samolotu w tłum widzów, zostali przesłuchani przez komisję rządową. Przedstawiciel MON powiedział nieoficjalnie, że piloci mówili o awarii silników samolotu. Pułkownicy Toponar i Jegorow, którzy siedzieli za sterami Su-27, należą do grona najlepszych pilotów Ukrainy. Według Jarosława Janczaka z Aeroklubu Galicyjskiego próbowali wykonać jeden z najtrudniejszych manewrów, imitujący przelot pod mostem. Według niektórych świadków samolot zahaczył skrzydłem o drzewo, według innych o stojący na lotnisku samolot. Leonid Kuczma po przylocie do Lwowa obiecał, że przyczyny tragedii będą wyjaśnione. Zwrócił też uwagę na to, że... ...while performing maneuvers outside Lviv, near the Polish border. A national day of mourning is to be held for the victims of what's become the world's worst airshow disaster. It was a stunt meant to thrill the crowd and show the military pilots' skills in their impressive fighter jet. But disaster was just seconds away. As the jet came down, it seemed to lose power. Eyewitnesses say there was a sudden silence and then carnage as it crashed into the spectators on a family day out. This little girl was badly hurt, but she survived. Many others didn't. Now, though, tough questions are being asked across the Ukraine. Was this down to human error, or was it a technical problem? Officials suspect the engines may have failed at a crucial moment. The two pilots clearly knew something was going badly wrong. Both managed to eject. The jet's flight recorder has also been recovered. It could hold vital clues. The Ukrainian president, Leonid Kuchma, has sacked his Air Force chief and suggested banning all future military air displays. But as shock turns to anger, many are asking why the spectators were allowed so close to the runway and whether this tragedy could have been avoided. Caroline Wyatt, BBC News, Moscow.